Jechałem cały czas na czwartym biegu, piątki nie włączyłem, nie było szans. Zakręt, no wciskam w jedną stronę, w drugą stronę. Patrzę na blat, prawie 200 tutaj na tym. No nie powiem, gdzie, bo nie mogę. Na niemieckiej autostradzie oczywiście. Tak, oczywiście. Na niemieckiej autostradzie. Mamy taką wajkę, która teraz przeglądu nie przejdzie. Jest to szperacz, taka lampa, ponieważ buda pochodzi z pługu wirnikowego. Doświetlali, dawniej były inne przepisy. Jak w wojskowym samochodzie, tak tutaj przy pługu kierowali sobie światełko gdzie chcą. Niestety to ciężko by się z tym jeździło, także demontujemy. Chyba, że nam się spodoba i przerobiły rączkę. Ale na razie musimy wykręcić. I tak, usuniemy te kable, damy nową instalację, bo akurat starym kablom to nie wierzę. Usuniemy elementy tapicerki. Weźmiemy się za wyklejanie ściany tylnej i góry, żeby wszystko chodziło przy włączonej muzyce tak, jak ma chodzić, a raczej nie ma chodzić. Żeby nie było przy oddźwięku jakichś drgań. Tomiu! Haracze to instalacje ze środka, bo tak i tak z niej nic. Czy to chodzi? Będzie chodzić? Co, Mitsubishi? No. To ostatnio ponad 100 km zrobiłem. Co ty gadasz? No. Ale fajnie, powiem ci, zapierdzielam, nie patrzę na ten. A i co, jechałem cały czas na czwartym biegu, piątki nie włączyłem, nie było szans. Zakręt, kurwa, no wciskam w jedną stronę, w drugą stronę. Patrzę na blat, prawie 200 tutaj na tym. No nie powiem, gdzie, bo nie mogę. Na niemieckiej autostradzie oczywiście. Tak, oczywiście, na niemieckiej autostradzie. Idę odpalić, zaraz zobaczysz, jak to chodzi. Zezwolenie, dawaj. No to jest właśnie nasza furka. Kupiłem ją, ile? Kilkanaście lat temu, stała. Troszeczkę pogrzebaliśmy przy silniku. I zapadła decyzja, że troszeczkę ją odświeżymy, porobimy, może się uda zestroić w końcu, bo jest w tej chwili na starym setupie. Jak się uda, dofinansujemy ją troszeczkę. Potrwa to na pewno więcej niż rok, bo mamy dużo innych projektów, ale na pewno będzie. Posłuchajcie, jak chodzi. Troszkę, bo to nie są auta, które od razu można wsiąść i jechać. Poczekamy chwileczkę i pokażemy wam ładne marchewy. A co jeszcze? Popatrzcie się do tyłu, za to się też niedługo weźmiemy. Ale to wszystko w swoim czasie. Zagrzeje, zaraz pomarchewkujemy.
Na razie nam troszkę przerywa jeszcze, ale będziemy coś w nim grzebać. Nie wiem, czy kable, czy świece. Stało sobie parę lat. Wymieniłem olej, żeby nie jechać, nie jeździć na starym. Fajną sprawę, nie dość, że ma pędne dwie ośki, to mają skręte dwie ośki. Przy nachyłach tylnia oś nastawia się w ten sposób, żeby pokonywać naprawdę szybko na zakręty. Jest to bardzo pomocne. Od niedawna zaczęli tą technologię wprowadzać w super samochodach, ale to dopiero od niedawna. To auto właśnie w tym roku świętuje swoje 30-lecie. A my się bierzemy do pracy, dokleimy dzisiaj ciężarówkę. Chodź, robaczku. Miśka niech się wystudzi, my zaczynamy jeszcze głuszyć dzisiaj szoferkę. Ostatnio jak widzieliście, wykleiliśmy sobie dół. Dzisiaj musimy polecić ścianę tylnią i troszkę dachu. Wlatujemy już, może nawet dzisiaj, pomału z pneumatyką. To mówiłem, już graty i składamy, bo chcemy koniecznie wyjechać i się zacząć bawić naszym dużym driftowozem. No i szczela sobie i pierdzi, ale jakoś jedzie, ale to nie jest to, co ma być. Zaraz to zdańdziemy dareczka, może coś pogrzebie, będzie lepiej. Firma, która produkuje te maty, wybiła się na rynku, produkując maty do rosyjskich łodzi podwodnych. Taka ciekawostka. Ciekawe, czy tutaj spełni swoją rolę. O, tak jest bez maty, a tak jest z matą. Nie sądziłem, że będę ją wygłuszał, a potem pewnie bym musiał wygłusić, ale przy tomku łatwo nie ma, tu lipy nie ma. No i trzeba od początku wszystko robić tak, jak powiem. No zanim wykleimy sobie dach, wygłuszymy sobie dach, musimy go wyprostować. Do tego celu użyjemy obuwia sportowego, marki nie pokażę, a zrobimy to tak. Bardzo dobra robota. Kawałek ręki, kawałek młota. Ty no popatrz się jakoś w atak tłukłem, że klamka wypadwuje. I kładziemy placki. Trochę zmaltretowane. Popatrzcie się, jaka jest różnica. Tu jest część dachu, która i tak jest tłumiona już przez ten kawałek, ale jest bez maty, posłuchajcie. A tak jest z matą. Bez? Z. Także myślę, że warto to zrobić. Szlifujemy, spawamy, remontujemy, farbujemy, zmieniamy kolor skóry. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Weź tak, o, profil niech złapie. Daj głowę w tamtą stronę. Czekaj, bo to już nie wejdzie. No. Ale zajebisty kolor. Nie dotykaj, bo się bluzę obrudzisz. Adi, popatrz, jak fajnie wyszło. Widzę.